Hashtag 20 milionów powodów. 20 milionów powodów do tego, by myśleć o sobie, by zadbać o siebie, by chcieć żyć w wolnym kraju, by móc decydować o sobie, o swoim ciele. Zresztą tych powodów jest dokładnie 20 milionów, czyli mniej więcej tyle, ile kobiet w Polsce żyje. Iwona Kutyna, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W drugiej naszej debacie na temat tego, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi chociażby o prawo do aborcji. Kolejne pomysły na temat tego, jak bardzo nas ograniczyć i ograniczyć naszą wolność, pojawiają się. W związku z tym rozmawiamy, debatujemy. No i mam nadzieję, że państwo w tej debacie będą nam towarzyszyć. Razem ze mną gość Anna Górska, partia Razem, Bożena Przyłuska, aktywistka, działaczka warszawskiego strajku kobiet, prezeska Stowarzyszenia Kongres Świeckości. Dzień dobry. I doktor Maciej Socha, ginekolog kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze. No właśnie, jutro, 1 grudnia Sejm znów będzie chciał w jakiś sposób ograniczyć nam prawa, czy próbować ograniczyć nam prawa, nam, czytaj kobiet. W związku z tym kolejne protesty się szykują. Znów kobiety wyjdą na ulicę i pewnie te obrazki, z którymi przed chwilą mieliśmy do czynienia, powtórzą się. To będą dwa projekty. Pierwszy to utworzenie Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii z bardzo dużymi ograniczeniami, bardzo dużą ingerencją w to, jak mamy żyć, jak mamy funkcjonować. No a ten drugi projekt, całkowity zakaz aborcji i skaraniem za przerwanie ciąży i jakąkolwiek w tym pomoc. Czytaj pewnie też wielu lekarzy. Jak państwo do tych projektów się odnoszą? Od pań zacznę. No jest to absolutnie skandaliczne, by zaproponować w ogóle dyskusję na tak drakońskie propozycje. Tak? To jest propozycja, która jutro będzie debatowana, jest propozycją obywatelską, propozycją środowiska skrajnego fanatyków antykobiecych, anti-choice, którzy uważają, że aborcja to morderstwo. Jest to zaprzeczenie przede wszystkim doktrynie czy wykładni prawno-człowieczej, tak? Aborcja, prawo do aborcji jest prawem człowieka, jest to niekwestionowany fakt. Mamy prawo domagać się dostępnej aborcji w sytuacjach, kiedy zdecydujemy się na to, żeby przerwać swoją ciążę. Mamy prawo się tego domagać. Powinniśmy dzisiaj rozmawiać o liberalizacji prawa aborcyjnego. Rozmawiamy o drakońskim prawie, które kieruje Polskę w stronę takich antykobiecych reżimów, tak bym powiedziała, jak Salwador, gdzie kobiety lądują na kilkadziesiąt lat w więzieniach za zwykłe samoistne poronienia. Jest to skandaliczne, to jest policzkowanie 20 milionów kobiet. Aborcja jest kwestią nie tylko dysponowania własnym ciałem, to jest kwestia dysponowania własnym zdrowiem i życiem. I to jest kwestia godności. To jest niegodne, to jest podłe, żeby w ogóle podejmować ten temat. Ten temat instytutu traktuję jako wątek poboczny, aczkolwiek on idzie w parze, należy pamiętać, z propozycją założenia rejestru ciąż, który no jakby rozumiem, że będzie być może wciągnięty w ciało instytutu. Czyli państwo będzie miało do dyspozycji informacje tak intymne, tak prywatne, miałoby mieć. Na szczęście to nie jest pewne, że takie zmiany zostaną wprowadzone. Być może nasze protesty coś w tej sprawie zmienią, ale jest to absolutnie skandaliczne. Traktuje się nas jak inwentarz narodowy, chodzące inkubatory, które mają jeden cel i nasza wartość jest, jak powiedział święty Tomasz z Akwinu, jeden z ojców Kościoła, mierzona naszą zdolnością rozrodczą i zdolnością do usługiwania mężczyznom, więc... Ja tutaj jeszcze tylko mogę dodać, no nie dalej jak przedwczoraj, 28 listopada, świętowałyśmy 103. rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych i dokładnie o tyle mniej więcej ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego cofnął nas w kontekście naszych praw reprodukcyjnych, bo przepisy, które w tej chwili obowiązują, że tylko bezpośrednie, wyraźne zagrożenie życia i zdrowia
osoby w ciąży jest przesłanką do jej usunięcia. To jest mniej więcej prawo, które obowiązywało w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie ma tutaj postępu, mamy nieustanny regres i to, o czym wspominała moja przedmówczyni, czyli kolejne pomysły już nie tylko na to, jak wsadzać nas do więzienia za to, że nie wypełniamy swojej reprodukcyjnej funkcji, jaką widzieliby rządzący i ich prawicowe zaplecze, jako jedyną dla kobiet, ale pomysły właśnie na kolejne instytuty, na kolejne sposoby, jak wychowywać nasze córki i kolejne pokolenia kobiet w takim posłuszeństwie dla naszego, ich zdaniem, naturalnego powołania, no to są absolutnie fanatyczne pomysły, które idą absolutnie wbrew wszystkim zmianom, które się odbywają na świecie, bo przypominam, że jesteśmy jakąś taką absolutną wyspą w Europie, jeśli chodzi o kwestie związane z prawem reprodukcyjnym. No nie ma, oprócz głęboko katolickiej, tak, Malty, drugiego takiego kraju w Unii Europejskiej, w Europie, w którym obowiązywałoby tak restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Zresztą na szczęście unijne państwa są chętne do tego, żeby Polkom pomagać. Żeby nam pomagać, nie tylko unijne, ale również i Norwegia, Islandia, które są w EOG, również parlamenty tych krajów toczą się debaty i podejmują decyzje o tym, aby po prostu płacić z własnych budżetów, własnych państw za aborcje Polek, które będą chciały wyemigrować w celu usunięcia ciąży za granicę. I to jest straszne, bo de facto te wszystkie zmiany, które prowadzą, które są wprowadzane, one de facto nie prowadzą do tego, że tych aborcji nie ma. Te aborcje nadal są, tylko odbywają się bez kontroli często lekarzy, często właśnie za granicą zmusza się kobiety, w tym te mniej zamożne, do tego, żeby się zadłużały, do tego, żeby korzystały z aborcji dostępnej poza granicami. Na szczęście mamy też samopomoc kobiecą i mamy dzielne i organizacje, które też są pod nieustannym ostrzałem obecnie prokuratur, ale które pomagają głównie i również właśnie tym mniej zamożnym kobietom w usuwaniu ciąż, również tych ciąż, które jeszcze do niedawna można było przerwać zgodnie z polskim prawem. To chciałabym podkreślić, tak, bo to nie są tylko te aborcje na żądanie, o czym mówi nam nieustannie prawica, ale od roku organizacje aborcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic pomagają również kobietom, u których stwierdzono wady, nieuleczalne wady płodu i również tym kobietom, które szukają ratunku. No właśnie, wspomniała pani o tych instytucjach i o kobietach, które pomagają innym kobietom i są pod ostrzałem. Myślę, że to jest taki czas, że lekarze szczególnie pod ostrzałem są i opinii publicznej, i rządzących. Zresztą minister zdrowia skomentował, bo otrzymał raport NFZ-u w sprawie kontroli w szpitalu w Pszczynie, gdzie, przypomnijmy, ciężarna 30-latka zmarła, jak twierdzi rodzina jej prawniczka, jak wynika z jej SMS-ów, które wysyłała do najbliższych z powodu tego, że lekarze czekali tak naprawdę, aż płód umrze, no i w konsekwencji ona zakażona sepsą także zmarła. Więc jak pan słucha takich historii i ma potencjalnie z tyłu głowy, że za chwilę może tak się stać, że będzie całkowity zakaz aborcji, to jak się pan zastanawia, w jaki sposób i czy w ogóle będzie pan w stanie pomagać kobietom? Aż wezmę wdech. Przyznam szczerze, jak właśnie pani mówiły, jakoś tak zamyśliłem się refleksyjnie trochę, myśląc chociażby o Marii Skłodowskiej-Curie. Ona mi się teraz przypomniała, ponieważ wszyscy tak ją czcimy, wynosimy na piedestał, ale nie wiem, no zapewne panią pamiętacie, że Maria Skłodowska-Curie nie studiowała w Warszawie. Ona nie studiowała w Polsce, dlatego że pewna grupa osób nie dała jej prawa do tego. Ta pewna grupa osób, nomen omen, gdybyśmy zrobili referendum wśród profesorów Uniwersytetu Warszawskiego wtedy, no to, mój Boże, no chyba wiadomo, jaki byłby wynik. I dlatego Skłodowska wyjechała i studiowała na Sorbonie. I dla mnie to jest rzeczywiście, to co pani powiedziała, to było po prostu piękne w tym sensie, że to nie jest tylko slogan, ale my naprawdę cofamy kobiety w ich prawach lata wstecz. Ja jako ginekolog mam tą przyjemność, zaszczyt obserwować z takim pewnym dystansem to, co dzieje się z kobietami. I to pewnie dotyczy też poniekąd facetów, jakkolwiek kobiety są na tyle mądre, są po prostu mądre, posiadają kompetencje do tego, żeby zdecydować o sobie. I nic więcej, nie powinno być żadnej innej grupy, która w jakikolwiek sposób w to ingeruje. To też jest tak, to moje zamyślenie zaczęło się od tego, o czym pani mówiła, ponieważ ja wyobrażam sobie, że każda z tych osób, ta
ta grupa Polaków, którzy podpisują się pod tym projektem obywatelskim, ona nigdy nie miała szansy usiąść przed tą parą, która siedzi naprzeciwko mnie. To są ci ludzie, którym tłumaczę, że ich dziecko nie ma głowy. Nie wiem, czy panie czujecie, o jakiej abstrakcji my mówimy. Ja próbuję narysować, jak powinna wyglądać głowa dziecka, a co się znajduje tam. To są trudne sytuacje, kiedy matka mówi, no doktorze, a ten taki zajączek tam, który był na obrazie, ten zajączek to było mózgowie płodu układające się w kształt takiego zajączka. No, ludzie próbują jakoś sobie z tym poradzić. Natomiast no, to są jakieś tragiczne sytuacje, kiedy tłumaczę, że serce i jelita znajdują się na zewnątrz ciała dziecka. Albo że ciało dziecka ma twarz, ma na przykład jedno oko. Dzisiaj umieściłem takie zdjęcie na Instagramie. I to zdjęcie oczywiście zostało zablokowane. Tak. Sobie tak pomyślałem, no nie bluzgnę. Cholera, tak? O to walczymy? Serio? Tak? No to proszę bardzo, pokażmy. O tym się nie mówi. To nomen omen nazwa projektu, w którym wziąłem udział, żeby pokazać i stworzyć film, o czym się nie mówi, o tym, z czym się te kobiety zmagają i te pary zmagają. W kontekście chociażby fundamentalistów religijnych, pamiętam taką parę, która jak siedziała naprzeciwko mnie, wiedziałem, że są głęboko religijni, kiedy zaczynamy rozmawiać o człowieczeństwie, o czyichś prawach, o bólu, to też wiecie panie, to jest, nawet nie chcę powiedzieć, że to jest metamorfoza, natomiast i faceci stają się nagle takimi prawdziwymi, dojrzałymi facetami i ojcami, a te kobiety po prostu są kochającymi matkami. To jest tak, że ja też o tym już kiedyś mówiłem, schorzenie, w którym jeden z płodów, którym się opiekowałem, miał mutację, która powodowała nadwrażliwość na dotyk. Taka znajoma profesor genetyki mówi do mnie, wiesz Maciej, ale ty sobie chyba nie zdajesz sprawy. Ten dzieciak, jak już odpowiednio dojrzeje, to on dojrzeje do tego, żeby umrzeć we wstrząsie bólowym. Wstrząs bólowy to jest ogół tych zdarzeń biologicznych, które dzieją się w ciele. To się rozpoczyna nomen omen w nadnerczach, adrenalina i w ogóle. Ona do mnie mówi, stary, no po prostu jemu te nadnercza po prostu wybuchną. Rozumiesz? No, po prostu ten dzieciak się zagotuje z bólu. Tego chcecie? I to był ten jeden, chyba do tej pory jedyny raz, kiedy jak ci rodzice zapytali mnie, co bym zrobił i czy myślę, że dobrze robią. Ja po prostu pokiwałem głową i dla mnie to był objaw takiego cholera, wiecie, rodzicielstwa najwyższej próby, takiego człowieczeństwa naprawdę na wysokim poziomie. I jak, to nie będzie żaden ageizm, ale jak jakaś babcia, która nie ma zielonego pojęcia albo po prostu jakiś starzec podpisuje, niezależnie czy pod kościołem, czy pod sklepem, gdziekolwiek, jakiś dokument albo ta fanatyczka pani Godek opowiada te swoje bzdury po prostu z taką miłością w oczach, że mam wrażenie, żeby zarąbała każdego innego w imię miłości chrześcijańskiej, to po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. No ale jakby przychodzi taka para do pana, przychodzi taka kobieta, okazuje się, że jest poważna, nieuleczalna wada płodu. Co pan robi? No bo to w tej chwili to jest taka, mówiąc kolokwialnie, rozkmina moralna. Co ja mam zrobić? Czy myśleć o sobie, o konsekwencjach prawnych, jakie mi grożą, czyli że za chwilę do mnie zapuka prokurator, czy pomóc jej po prostu żyć i funkcjonować normalnie? To jest trochę tak, że cytując klasyka, my naprawdę jesteśmy w dupie. Tylko najgorsze jest to, że po prostu zaczęliśmy się jakoś w niej urządzać. No i tutaj urządzenie się polega na tym, że oczywiście przechodząc przez wszystkie te etapy oswojenia rodziców z informacją, przekazania im, z czym się zmagamy, współczucia, analizy plusów i minusów, dowiedzenia się, czego sobie życzą, w momencie, kiedy dochodzimy do etapu, gdzie ci rodzice mówią, ale panie doktorze, my po prostu nie życzymy sobie bycia, i to też nie jest żaden slogan z plakatów, tylko autentycznie kobiety mówią, doktorze, ja nie chcę być trumną dla tego dziecka. Ja nie mam w sobie na to zgody. W ogóle nie jestem tam do żadnej oceny i do analizy tego, co się dzieje. Jakkolwiek ja słucham i mówię, co możemy zrobić. No w obecnej sytuacji, działając na podstawie i w granicach prawa, a tylko i wyłącznie my jako ginekolodzy możemy to zrobić, to informuję, że polskie prawo nie daje państwu szansy na takie działania. To
to zorganizowanie się w tej dupie, nomen omen, polega na tym przede wszystkim, że szczęśliwie te organizacje pomocowe działają na tyle dobrze, że pacjentki nam trochę tego oszczędzają, więc trochę, no właściwie w wielu przypadkach nie musimy o tym rozmawiać. Pacjenci decydują się na wyjazd do Czech, na wyjazd do Holandii, na wyjazd do Niemiec. Natomiast to nie jest tak, że nam ubyło kłopotu. Każda z tych pacjentek tracąca zaufanie do mnie jako emanacji państwa. Ja występuję trochę jako przedstawiciel zdrowia publicznego. Jako lekarz to ja powinienem się tą pacjentką opiekować. Ona powinna być pod moją opieką. Uciekając spod tej naszej opieki, ona traci zaufanie. Traci możliwość kontroli i opieki mojej. To jest tak, że moje pacjentki wiedzą o tym, że mogą wrócić i też czasem bez słowa po prostu ja robię to, co do mnie należy. Jestem tu i teraz, sprawdzam, jak wygląda macica. Pytam, a nie jesteście państwo już w ciąży? Nie, nie jesteśmy. Ja nie muszę wiedzieć nic więcej, to nie jest mój biznes. Czasem dowiaduję się dodatkowych informacji, że byli za granicą. Natomiast najsmutniejsze jest to, że my po prostu psujemy tą relację, to zaufanie, tą możliwość pomocy pacjentkom. I ja już też kilkukrotnie mówiłem, że to nie jest tak, że PiS nagle drastycznie zmienił tą idealną sytuację, w jakiej się znajdowały Polki. Nie, było naprawdę beznadziejnie i po prostu kobiety nie miały dostępu do aborcji na południu Polski. Lekarze powoływali się na klauzulę sumienia. Oczywiście przywódcy, jak ja rozmawiałem z kumplami, to oni mówili, no ale stary, no wiesz, no pracujemy w tym szpitalu, tak? Organem założycielskim jest na przykład marszałek, który jest z PiSu, więc mamy dyrektora z PiSu i ten dyrektor z PiSu no po prostu żąda od nas podpisania po prostu klauzuli sumienia. A kobiety musiały przebijać się przez te szklane sufity, co często się nie udawało w pracy być inaczej traktowane, więc było bardzo źle. Mm-hmm. Ale to, co teraz się dzieje, to pomimo tego, że to może brzmieć jakby pani polityk górnolotnie próbowała tutaj znaleźć mądre słowa, ale ja mam wrażenie, że rzeczywiście te 103 lata wolności kobiet, no, po prostu psu na budę. No, to jest po prostu straszliwie. Wydaje mi się, że to jest bardzo w ogóle ważny aspekt, ponieważ tak naprawdę dzisiaj usankcjonował obecny rząd i obecna większość rządząca sytuację, w której de facto istnieje duże państwo podziemne. I to, o czym powiedział pan doktor, w sensie, że kobieta traci zaufanie do lekarza. Nie, tracimy zaufanie w ogóle do tego państwa jako do instytucji, która powinna nas chronić w każdym aspekcie naszego życia. Tak, ale wie pani, dziękuję, że pani to powiedziała. I to, że wcześniej te prawa były i tak mocno nasze ograniczone, aborcyjne, ale jednak w tych przynajmniej najtrudniejszych sytuacjach, w tych, kiedy też decyzja należała do nas, ale jednak można było ją podjąć i lekarz wtedy, kiedy w szpitalu, bo wiemy, że były też szpitale, które nawet przy poprzednim prawie nie wykonywały zabiegów przerywania ciąży, abstrahując od tego, tak. Ale można było jeszcze znaleźć taką placówkę w Polsce i można było z tej pomocy skorzystać. Dzisiaj tak naprawdę to, czego dokonali rządzący, to sprawili, że mamy tak naprawdę kilka NGO-sów w tym kraju, kilka organizacji pozarządowych z zaangażowanymi kobietami, które wypełniają bardzo ważną funkcję państwa wobec naszych współobywatelek, wobec osób, które są w ciąży i potrzebują aborcji. I tu musisz się zatrzymać, tak. Dlatego że ja muszę podać numer do Aborcji Bez Granic. Jeżeli jesteście w ciąży, której nie chcecie kontynuować, jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy w związku ze swoją ciążą, czy informacji, 222-922-597. To jest numer do Aborcji Bez Granic. 222-922-597. Możecie również zadzwonić do Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Tam również uzyskacie podczas dyżuru wszelkie niezbędne informacje, również wskazówki i pomoc. I pamiętajcie, przerwanie własnej ciąży póki co jest w Polsce legalne. Przerwanie ciąży nie jest zabiegiem medycznym, nie zawsze jest zabiegiem medycznym. Przerwanie ciąży może być po prostu
efektem wzięcia tabletek, przyjęcia tabletek. Można to zrobić zgodnie ze wskazówkami WHO we własnym domu, bezpiecznie. Jest to metoda bezpieczna nawet dla bardzo młodych dziewcząt i zalecana przez wszystkie cywilizowane w tym obszarze państwa. Niestety w naszym kraju uważa się, że to jest również metoda, którą należy zakazać i projekt, który będzie debatowany jutro w Sejmie, zakłada również zakaz tej metody aborcji. Ale pamiętajcie, do końca pierwszego trymestru możecie w 100% bezpiecznie przeprowadzić aborcję w warunkach domowych, kupując tabletki poza granicami Polski. Jesteście całkowicie bezpieczne od strony prawnej. To jest legalne i jest to bezpieczne. Co się stanie, jeśli faktycznie projekt utworzenia Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii jednak wejdzie w życie, bo wtedy pewnie każdy zakup takiej tabletki będzie musiał być do tego rejestru wpisany, prawda? Myślę, że zakup tabletki dokonany za granicami Polski raczej nie powinien podlegać obowiązkowi rejestracji. Także tutaj nie miałabym takich obaw. Natomiast co jest bardzo niepokojące, to że rejestr, który jest przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia, zakłada również poza ciążami rejestrację implantów. Antykoncepcji, czyli po prostu. Antykoncepcji, tak. W związku z tym jest to szalenie głęboka ingerencja, że tak powiem, w nasze życie i zdrowie. To obrazuje dokładnie to, o czym mówiłam, tak jak głęboka jest ta nieufność, bo gdybyśmy żyli w normalnym kraju, w którym miałybyśmy pełnię naszych praw, w którym nie musiałybyśmy się obawiać, czy osoby nam pomagające, restrykcji i więzienia, to taki rejestr medyczny, który miałby te wszystkie dane na temat naszego zdrowia, na temat zabiegów, którym byłby czymś bardzo dobrym. Panu doktorowi bardzo by ułatwiał sprawę. Tak. Mieć dostęp do tego, jaka jest historia na przykład przewlekłych chorób różnych osób, kobiet będących w ciąży i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej sytuacji ta nasza nieufność i to, kto rządzi dzisiaj, jest tak daleko posunięta, że my się boimy nawet wprowadzać pewnych światowych standardów, bo takie rejestry na świecie istnieją, tak? I służą ludziom. A my w tej chwili mamy obawę, w jaki sposób zostanie to wykorzystane przeciwko nam. I to jest ta nieufność, którą będzie tak trudno odbudować, bo jestem przekonana, że my zmienimy to prawo. I że przyjdzie taki moment, kiedy będzie rządzić właściwy rząd z lewicą, z opozycyjnymi siłami i zmienimy to prawo. I sprawimy, że kobiety będą miały prawo do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji w Polsce. Bo to jest warunek tego, żebyśmy my w ogóle w systemie prawnym nie były tymi jedynymi osobami, które mają ograniczenia, tak? Bo to jest właśnie to, że ten system prawny sprawia, że nam zawsze wolno mniej. To się przekłada też na inne sfery naszego życia. Ale nawet jeśli to prawo zmienimy, to sam psychologiczny proces przywracania zaufania do instytucji państwa, do lekarzy, do szpitali, do publicznej ochrony zdrowia, do organów ścigania będzie bardzo, bardzo trudnym procesem. A proszę zobaczyć na te ubytki chociażby w edukacji. To też jest coś niezwykłego, ponieważ ja akurat stoję na stanowisku, które budzi czasem kontrowersje moich koleżanek, feministek, ponieważ ja uważam, że należałoby zrobić wszystko, żeby aborcji było jak najmniej. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Ale skoro wiemy, że restrykcyjne prawo antyaborcyjne nigdy, nigdzie nie zmniejszyło ilości aborcji. Mamy nawet Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, który wygłosił to jasno i klarownie, mówiąc o tym, że nie, to niczego nie zmieni. Wobec tego przyjmowanie takich rozwiązań, które się teraz zdarzają, jest czymś absolutnie złym. I pacjentki, najzabawniejsze, przez łzy oczywiście się tutaj można by uśmiechnąć, oczywiście część z tych pacjentek wierzy temu, co słyszy. Jeżeli mi się już zdarzają pacjentki mówiące do mnie, no tak, ale doktorze, wie pan, no, mam torbiel, ja muszę antykoncepcję, żeby wyregulować oś hormonalną, no ale wie pan, no, ona działa wczesnoporonnie. To są fakty. Kiedy mówimy na przykład o antykoncepcji postkoitalnej, czyli tej alarmowej, to czasem są dyskusje, ja na przykład zniżam się do poziomu takiej dyskusji, żeby pytać, albo żeby odpowiadać na pytanie, no dobra, ale doktorze, to ta tabletka nie może spowodować poronienia. Więc ja wtedy pytam, no a proszę pani, proszę spojrzeć na moją nogę. Czy moja noga jest środkiem wczesnoporonnym?
No nie, ale o co panu chodzi? No o to, że gdybym ja panią kopnął w podbrzusze, to ona będzie środkiem wczesnoporonnym. Tylko ona może, musi być odpowiednio użyta. I to jest ze wszystkim, tak, z antykoncepcją, z wiedzą na temat dostępności chociażby do edukacji seksualnej, do tego, jak się rozmnażać, jak współżyć. No ale te wszystkie działania rządu prowadzą do tego, żeby właśnie ograniczać naszą wiedzę, żebyśmy nie wiedzieli. One dokładnie temu służą. Tutaj pani wspomniała, my właściwie mam wrażenie, że mówimy o podobnych elementach, natomiast z nieco innej perspektywy, bo kiedy mówimy o rejestrze informacji medycznych, ja bardzo bym chciał, żebyśmy mieli, jak w Skandynawii, takie doskonałe narzędzie do analizy tych informacji. Natomiast jeżeli my mamy ten tak zwany SIM, w którym, który nie ma odpowiednich narzędzi, nie ma odpowiednich struktur, nie ma niczego, co by działało, to o czym tutaj panie wspominały, ten kontekst polityczno-społeczno-aferalny jest bardzo ważny. To tak jak nóż, który może służyć do dzielenia chleba i do zabijania. Jeżeli widzę matkę z gromadą dzieci i z bochnem chleba i z nożem, to wiem, że ona chce nakarmić dzieciaki. Ale w tej sytuacji politycznej, w tej sytuacji społecznej, no to ja tutaj widzę raczej jakiegoś obleśnego dziada w piwnicy ciemnej z nożem i raczej się obawiam o nasze życie i zdrowie, w tym wypadku o życie i zdrowie kobiet. No zresztą, jeżeli mogę tutaj zacytować, jakie potencjalnie będzie miała możliwości, będzie miał ten Instytut Rodziny i Demografii sterowany przez Bartłomieja Wróblewskiego, czyli autora wniosku do Trybunału, którego skutkiem jest obecny zakaz aborcji na takim etapie, na jakim jesteśmy. No to tak, będzie mógł uczestniczyć w postępowaniach rozwodowych, skutecznie blokować orzeczenia, co swoją drogą to odrębny, genialny pomysł, żebyśmy się nie rozwodzili, bo to ma spowodować, że chyba, nie wiem, dzieci zaczną się nagle rodzić. Nie wiem, czy pani wiecie, ale Ordo Iuris już jako amicus curiae występuje w wielu sprawach, posiadając jakieś możliwości monitorowania tych spraw, kiedy się na przykład podważa ojcostwo. No, ale przecież więc my powoli zaczynamy... Ministerstwa Sprawiedliwości ograniczający, jakby przewlekający proces rozwodowy, tak. Zwiększenia opłat za rozwody, więc to są już działania, które nie są tylko w głowie pana Wróblewskiego czy Ordo Iuris, ale to już no, ale to jest kolejny element. Tak? Będzie mógł też wytaczać sprawę przeciwko osobom LGBT mającym dzieci, żądając pozbawienia ich praw rodzicielskich. Może mieć też dostęp do gromadzonych danych o każdej ciąży, czyli wracamy do rejestru ciąż, każdym poronieniu, każdej kobiecie, pewnie każdym badaniu i tak dalej, i tak dalej. Więc wiedza absolutnie niewiarygodna, jeżeli chodzi o to, co się ze mną dzieje. W ramach tego koszmaru jeszcze niech to jest, zdaje się, że sejmowy zespół do spraw opieki okołoporodowej. Tam zasiada, zdaje się, że 5 czy 6 panów z Konfederacji. Dokładnie. Wiem, że na jednym z ostatnich spotkań ten szaleniec, już nie będę używał nazwiska, jeden z członków wykrzykiwał, że ci, którzy chcą szczepić przeciwko COVID ciężarne, to są mordercy i że to ludobójstwo. No, ale to są jakieś po prostu absolutne koszmary. Który ostatnio, bodajże wczoraj wręcz w Sejmie na jednej z komisji powiedział, że tak, no, że kobiecie czasami trzeba przyłożyć, żeby wiedziała, co... gdzie jest jej miejsce i tak dalej. Będzie też w tej sprawie składana skarga do Komisji Etyki w Sejmie. No to są takie osoby. To są takie osoby, które próbują decydować o naszym... Ja bym na chwilę wróciła do tego wątku szczepień, dlatego że jest bardzo ważne. My tu puszczamy pewien sygnał. Panie ciężarne, bardzo prosimy, szczepcie się. Osoby ciężarne, szczepcie się. Polki się w ciąży nie szczepią, umierają ze strachu, dlatego że często słyszą niestety nawet od lekarzy, że może lepiej niech tego nie robią ze względu na dziecko. To jest koszmarna sytuacja. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. A o tym, że coraz więcej właśnie ciężarnych ląduje w szpitalu, faktycznie słyszymy coraz częściej. I coraz częściej umierają i te dzieci zostają osierocone i też już zdaje się, że nawet w Polsce był przypadek dziecka, które urodziło się po prostu już z COVID-em. Ale nie wiem, czy panie kojarzycie, ale takie statystyki trochę suche, ale NHS angielski przedstawił takie dane, pokazując, że co szósta osoba na intensywnej terapii COVID to są ciężarne. Ciąża jest niezależnym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID. I my o tym kompletnie nie pamiętamy, gdzie z drugiej strony, kiedy ja rozmawiałam z pacjentkami, ja im mówię, szanowna pani, przecież tak naprawdę nie dosyć, że nie robi pani nic, co mogłoby zagrażać pani zdrowiu i życiu, ani pani dziecka, to dodatkowo pani robi coś pięknego. To jest najwspanialszy prezent, ponieważ matka dzieli się przeciwciałami i dziecko rodzi się z przeciwciałami już, mając szansę zawalczyć z COVID. I te dzieci, które, te noworodki, które mogą umrzeć, no, będą żyły. Natomiast same ciężarne, ja to widzę u siebie w szpitalu, kiedy
właśnie nie wiem, czy mi wypada, ale mamy pacjentki, mówiąc ogólnie, które są pacjentkami z dusznością, pacjentkami w ciąży, którym zagrażają porody przedwczesne, skraca się szyjka, ktoś nie może oddychać, kaszle, źle się czuje. No to to jest oczywiste. I wystarczyłoby, żeby jeden z drugim z tych antyszczepionkowców znowu też nie mówił o czymś wyimaginowanym, tak jak ci, którzy mówią na temat aborcji, tylko stanął przy takiej pacjentce i z nią porozmawiał. Ale to jest kolejny aspekt tego, co ja nazywam takim fałszywą troską o te ciąże. Ponieważ jest takie przekonanie w ogóle w społeczeństwie, coś, co nie jest edukowane w żaden sposób, że ta ciąża jest takim wspaniałym stanem z jednej strony dla kobiety. Nie mówi się o tym, że ciąża jest dużym obciążeniem organizmu, dużą zmianą w organizmie kobiety. Może z powodu samej ciąży być dużo ryzyk zdrowotnych, które mogą grozić kobiecie. Z drugiej strony mówi się, jest takie powszechne przekonanie o tym, że kobieta w ciąży to, nie wiem, ani antybiotyku, to tak nie za bardzo można przepisać. Witaminę C nawet na ulotce jest napisane skonsultować. Wszystko trzeba skonsultować z lekarzem. Lekarze bardzo niechętnie. Ja pamiętam sama w przebiegu jednej z moich ciąż miałam zapalenie krtani i dopiero prywatna wizyta u mojej lekarz ginekolog sprawiła, że dostałam po prostu normalnie antybiotyk, ponieważ lekarz ogólny był przekonany, że nie wolno mi przepisać antybiotyku, tak, bo zaszkodzę w cudzysłowie dziecku. No, dużo bardziej szkodzi chora ciężarna temu dziecku, niedoleczona, niż często lek. Ale jest takie właśnie ogólne przekonanie, że z jednej strony kobiecie w ciąży niewiele wolno, trzeba musi tylko jak gdyby chronić to swoje dziecko, nie przyjmować leków. I to wynika też z takiego ogólnego jak gdyby patrzenia na kobietę ciężarną jako właśnie tylko i wyłącznie na tą istotę, której zadaniem przez te 9 miesięcy jedynym, jakie ma i do jakiego jest powołana, to jest ochronienie tego płodu. I to jest też efekt tego, jakie mamy prawo w tej chwili, w jaką stronę przez te 30 lat, odkąd zmieniono prawo aborcyjne, bo ja przypomnę, że przed 93 rokiem w Polsce obowiązywały zupełnie inne przepisy i aborcja była po prostu dozwolona. Ta dyskusja bardzo przeszła na prawą stronę i to, jakie dzisiaj mamy prawo, to jest też efekt takiego myślenia o kobiecie ciężarnej. I to też skutkuje tym, dlaczego się tu dzisiaj spotykamy. Czyli tym, że takie myślenie sprawia, że my nie mamy prawa jako pacjentki w szpitalu, nawet w sytuacji tak dramatycznej, jak i najgorsza była sytuacja z tej. No właśnie, ale tak sobie myślę, że podjąć tej decyzji. Odmawia się nam podjęcia decyzji, prawa ratowania własnego życia. A pogadajmy o tym, słuchajcie, panie. Bo to też jest tak, że my jako ginekolodzy ostatnimi czasy przyjmujemy razy, i to takie ciężkie razy, muszę przyznać, za to, jak postępujemy. To, o czym teraz zaczęliśmy rozmowę, czyli o tym, do czego kobiety mają prawo. I ja bardzo chętnie teraz zrobię coś, co rzadko mi się zdarza. Ja się powołam na tych wszystkich polityków PiS, którzy mówią, no ale przecież mamy przepis, tak? Mamy przepis, tam zdaje się, że jest to punkt pierwszy, czy tam artykuł pierwszy paragrafu 4a, mówiąc o tym, że stan zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki. Ale proszę zobaczyć, w normalnym kraju, i to nie boję się tego powiedzieć, to by było tak, że nie dywagowalibyśmy na ten temat, czy mówimy o zagrożeniu zdrowia bezpośrednim, czy pośrednim. Czy mówimy o zdrowiu fizycznym, czy psychicznym, bo przypominam, że niektórzy uważają, że tylko liczy się zdrowie fizyczne. I później wszyscy mówią, no przecież było zagrożenie życia. Minister Niedzielski dzisiaj powiedział, właściwie już wystąpił prawie, że z wyrokiem, mówiąc o tym, że to był błąd lekarski. Błąd lekarski, tak. Tak. No to mogliśmy się tego spodziewać. Ale rzeczywiście, że mogliśmy się tego spodziewać. Natomiast błąd ma być czymś niezawinionym. Błąd medyczny, który jest też trudno definiowalny, ma być związany z działaniem czy zaniechaniem. I znowu a propos tego, co panie mówiły. Jeżeli ciąża jest w ogóle czynnikiem na przykład 6-krotnego wzrostu ryzyka żylnych chorób zakrzepowo-zatorowych, my o tym nie mówimy nikomu. Tak. Ale tak naprawdę zapraszając pacjentkę do gabinetu, mówiąc, dzień dobry, będę się zajmował pani ciążą, nazywam się Socha, w czym mogę pani pomóc? To ja już mam pacjentkę, która już jest w stanie zagrożenia zdrowia. Tak? Jej zdrowie jest zagrożone. I teraz na którym z etapów postępować? Robię tak zwany multimodal screening w 12 tygodniu ciąży, żeby ocenić, jakie pacjentka ma ryzyko preeklampsji. I wychodzi, że to ryzyko jest duże. Ja oczywiście staram się zmniejszyć prawdopodobieństwo zdarzenia tego schorzenia. Przepisujemy 150 mg kwasu acetylosalicylowego. Mówimy, co pacjentka ma z sobą robić. Natomiast finalnie u części z tych pacjentek wystąpi preeklampsja, która
jest w wielu przypadkach stanem zagrożenia ich życia już. I teraz zastanawiam się, czy rzeczywiście miałbym prawo na podstawie wyniku tego testu chociażby zgodzić się i wykonać u pacjentki aborcję. No zapewniam pani, żeby mnie podpalono 2 minuty później. Tak samo jak kiedy wypowiadałem się na temat tego, że psychiatra nie jest gorszym specjalistą niż kardiolog. Jeżeli psychiatra mi napisze, że pacjentka ma stan zagrożenia zdrowia i życia w związku z ciążą, to ja tej aborcji powinienem dokonać. Oczywiście to teraz przybrało jakąś patologiczną formę. Miałem ostatnią pacjentkę, która miała wpisane, że ten jej zły stan psychiczny jest związany z tym, że uzyskała informacje dotyczące wad u płodu. Tych wad, które nie do końca można było potwierdzić, więc zaczęły się różnorakie przepychanki. Natomiast mi to urąga jako lekarzowi, jako naukowcowi, jako facetowi, który chce opiekować się pacjentką, że w ogóle musimy podejmować taką dyskusję. Więc to, o czym też panie mówiły, jest na przykład bardzo bliskie mojemu sercu i my często mówimy dokładnie o tym samym, że to właśnie interpretacja przepisu jest taka, a nie inna. No ale ta interpretacja przepisu Nie powinna należeć do lekarza. Tak. No. Lekarz, stojąc nad pacjentką, nie powinien interpretować przepisu prawa. Pytanie, kto decyduje wiedzieć o już tym, czy ciąża jest dla kobiety zagrożeniem... Kobieta czy lekarz? Czy ciąża jest zagrożeniem dla życia i zdrowia kobiety? Czy to jest wyłącznie w kompetencji lekarzy? Czy też jest to w mojej kompetencji, jeśli mówimy o mojej ciąży, bo to jest akurat przypadek, który jest wyjdzie bardzo... pani za mnie? Mam obrączkę. Nie, jestem mężatką. Pozwoli pani, że przerwę. To jest jeden z mądrzejszych zdań. Ale ja nie pozwolę panu pani. Dobrze, nie, bardzo proszę, ale ja się odniosę za sekundę. No. Niezwykle bliski temat. Ja swoją aborcję zrobiłam w związku z tym, że nie chciałam mieć więcej dzieci, ale również dlatego, że uważałam, że mój nowotwór, po operacji, na który byłam jakieś 2 lata, czy stwardnienie rozsiane, które mam, są czynnikami ryzyka, które no jakby powodują... Do tego moje 36 tak. lat i jakby już zamknięty etap reprodukcji, 2 fajnych dzieci. To jakby dla mnie była oczywista decyzja, że ciąża jest dla mnie zagrożeniem dla mojego życia i zdrowia. I to jakby nic panu do tego, panie doktorze, prawda, w takiej sytuacji, czy pan to ocenia inaczej niż ja? Uważam, że to powinna być moja decyzja, czy to jest zagrożenie dla mojego życia i zdrowia. Ten tak zwany kompromis aborcyjny to jest nic więcej jak pic na wodę, dlatego że tak naprawdę tak zwany kompromis aborcyjny, którego tak teraz gorliwie bronią niektórzy już na szczęście politycy Platformy Obywatelskiej opowiedzieli się po właściwej stronie i mówią już otwarcie, że tak, trzeba zliberalizować prawo aborcyjne, a nie wrócić do kompromisu. I słusznie. Ten kompromis tak naprawdę spowodował zepchnięcie kobiet, właśnie wyeksportowanie Polek, tak, na zabiegi aborcyjne, to raz, ale również zepchnięcie ich do podziemia aborcyjnego w Polsce i do wielu ryzykownych zabiegów, które... No, aborcja jest w pierwszym trymestrze bardzo bezpieczna, można ją zrobić samodzielnie, ale już w drugim trymestrze niekoniecznie jest bezpieczna i raczej powinno się robić pod opieką medyczną. W związku z tym no jest to szalenie... Jest z jednej strony kwestia właśnie interpretacji, czym jest moje zdrowie i życie, gdzie są jakby granice oceny osoby z zewnątrz, co takiego jest dla mnie zagrożeniem. Z drugiej strony jakby na przykład kwestia wyjątek dotyczący gwałtu, prawda? Kto ocenia, czy kobieta jest ofiarą gwałtu? Prokurator ocenia, czy kobieta jest ofiarą gwałtu. Nie kobieta ocenia. W przypadku wad rozwojowych płodów, no tutaj sytuacja jest jakby jaśniejsza, ale ograniczony dostęp do diagnostyki prenatalnej chociażby, przedłużające się terminy, czy spychologia pośród lekarzy, którzy podpisali klauzulę sumienia, powodowały, że ta aborcja ze względów embriopatologicznych i tak nie była dostępna w tej rzeczywistości tak zwanego kompromisu aborcyjnego, więc naprawdę, proszę państwa, my nigdy tutaj przez te 30 lat, od 93 roku, nie mieliśmy dobrej sytuacji. Ta sytuacja była dla kobiet absolutnie tragiczna, niebezpieczna. Ale tak jak pan doktor powiedział, to nie jest tak, że było cudownie i nagle stało się źle. Tak, dlatego to, co my postulujemy też w Komitecie Legalna Aborcja Bez Kompromisów, przypomnę, że zbieramy podpisy pod projektem obywatelskim ustawy w tej sprawie, aby
aborcja była legalna, dostępna i bezpłatna, żeby decyzję o przerwaniu ciąży zawsze, w każdym przypadku, bez żadnych warunków podejmowała osoba, która jest... I bez tłumaczenia się osoba, która jest w ciąży, bo tylko to sprawi, że my z przedmiotu, za które jesteśmy przez prawicę i obecny rząd uważane, staniemy się podmiotem prawa. Staniemy się podmiotem prawa, a co za tym idzie? Również dla tych wielu, jak sądzę, nieprzychylnych nam lekarzy, bo my dzisiaj mamy szczęście dyskutować z lekarzem, który jest po naszej stronie, jest lekarzem oświeconym, jest lekarzem wspierającym i uczciwym. Ale są też tacy lekarze w Polsce, dla których obecne przepisy są absolutnie okej i są im bardzo na rękę. Ale nawet dla nich prawo, nawet ich w takiej sytuacji zmusi do tego, żeby traktowano nas jako podmioty prawa podejmujące świadome decyzje, bo nimi jesteśmy. Ale zobaczcie pani, bo my też trochę uczestniczymy w tej grze, która się toczy, ponieważ jeżeli rzeczywiście każdy z nas mógłby sam decydować o sobie, to proszę zobaczyć mój język, ale mnie naprawdę gówno powinno obchodzić, co pacjentka zdecydowała albo które ryzyko dla niej jest większe. Ja do tej pory się czasem spotykam z czymś odwrotnym, że ta medycyna paternalistyczna ma się świetnie i niektóre kobiety są wbite w takie poczucie, że panie doktorze, to pan mi powie, co ja powinnam zrobić. Ja mówię, proszę pani, ale ja nie jestem w pani skórze. I jedno i drugie rozwiązanie niesie za sobą pewne pozytywne, jak i negatywne ryzyka, jakieś korzyści i negatywne skutki. To pani musi wiedzieć, czego pani sobie życzy. A co pan by zrobił? Ja mówię, ale ja jako pani, czy ja jako kto? I też dokładnie o to mi chodzi. Ja posiadam wystarczające kompetencje do tego, żeby powiedzieć, co będzie się z dzieckiem działo. I teraz to nie jest znowu moja sprawa, żeby orzekać o tym, czy to, że... dziecko będzie jeździło na wózku inwalidzkim i nie będzie trzymało moczu, bo ma na przykład przepuklinę oponowo-rdzeniową. Czy to jest wystarczającym wskazaniem do tego, żeby dokonać aborcji? Czy może to kobieta powinna zdecydować, że w 10 tygodniu ciąży, gdzie, no umówmy się, myślę, że w końcu czas, żebym też ja to powiedział głośno i wyraźnie. My nie mówimy o pełnoprawnym człowieku. Oczywiście mówimy o życiu, o potencjalnych wyobrażeniach, ale jeżeli uznajemy, że człowiek zmarł i przygotowujemy go do tego, żeby pobrać narządy do przeszczepienia, wtedy, kiedy przestał pracować mózg, to ja nie zgadzam się po prostu z biologicznego punktu widzenia, żebyśmy mówili w przypadku 6-7-tygodniowego płodu o istocie, która posiada świadomość i jest człowiekiem. Poza tym tak sobie myślę, przepraszam panie doktorze, że skoro tyle mówimy właśnie o tej aborcji, to mam takie poczucie, że rządowi wydaje się, że aborcja to jest czymś przyjemnym i fantastycznym i to jest pozbycie się w cudzysłowie jakiegoś tam problemu, czasami żeby sobie jest. Żyć. Oczywiście, że tak, ale tak jak mówimy cały czas, to jest w gestii kobiety, a często okazuje się, że dla kobiety to jest gigantyczna trauma. Do pani tego doświadczyły. Bardzo rzadkość tak. Proszę mi wierzyć. Jakieś, no ale jakiegoś rodzaju, na przykład, nie wiem, zwłaszcza jeżeli to jest, nie wiem, ciąża już bardzo zaawansowana i z jakichś powodów... Sytuacji, no tak? Właśnie, tak wprowadzającą pani trudna, Anno, tak. No właśnie. I domyślam się, że to nie są łatwe decyzje. To nie jest tak, że idę sobie i zastanawiam się, który płaszcz sobie w sklepie kupię, tylko jednak no, wymaga to jakiegoś, nie wiem, przerobienia w głowie ze swoim, nie wiem, partnerem, najbliższymi i tak dalej, żeby podjąć te kroki. No ja byłam w takiej sytuacji, więc dla mnie rzeczywiście to była trudna aborcja, bo to był 20 tydzień ciąży, połowa. My już powoli zaczynaliśmy zastanawiać się nad tym, jak urządzimy pokój i jakie imię wybierzemy. To już jest taki etap, tak? Mieliśmy dosłownie kolejnego dnia, w poniedziałek, mieliśmy dowiedzieć się, jakiej płci będziemy mieć dziecko i tak dalej. Natomiast w niedzielę trafiłam do szpitala z bezwodziem i to była dokładnie taka sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku pani Izabeli z Pszczyny. Tylko co się wtedy odbyło? Tak naprawdę przebadano mnie i bardzo szybko, bo to też jest kwestia tego, że te decyzje często trzeba podjąć szybko, żeby one miały jak najmniejsze konsekwencje zdrowotne potem dla mnie czy... Negatywne. Tak, negatywne. Przedstawiono mi całe spektrum jak gdyby na horyzoncie zdarzeń dostępnym dla mnie i ja i mój ówczesny partner, obecnie mój mąż, ojciec dwójki naszych dzieci, wtedy podjęliśmy decyzję, że usuniemy tę ciążę. Usuniemy tę ciążę z powodu licznych ryzyk, które wiążą się z jej utrzymywaniem i między innymi właśnie w związku z ryzykiem utraty macicy
i niemożności bycia matką później, czy po prostu utraty życia, bo to też było jedno z ryzyk, które już wtedy lekarze przedstawili, że może dojść do zakażenia organizmu, do sepsy i do zgonu. I jakby była to świadoma, podjęta przez nas decyzja, która została wykonana przez lekarzy, za którą jestem im dzisiaj bardzo wdzięczna. Ja opowiedziałam tę swoją historię, bo kiedy dowiedziałam się o przypadku pani Izabeli z Pszczyny, proszę mi wierzyć, że naprawdę przebiegł przez moje ciało zimny dreszcz. Jechałam z moim mężem wtedy samochodem, wieźliśmy córkę z treningu i po prostu naprawdę przeżyłam bardzo emocjonalnie. Mówię, słuchaj, do mojego męża, mówię, wydarzyło się coś takiego, co mogło się nam przytrafić. Bo wiadomo, no, myśmy bardzo chcieli wtedy tego dziecka i wiadomo, że nawet był taki moment już po tym całym zdarzeniu, my przeżyliśmy swoją żałobę, jakaś taka nutka, że a czy na pewno słusznie zrobiliśmy, tak? Jak patrzyliśmy na kolejne rodzące się nam dzieci, ich uśmiechy i tak dalej. A to był ten moment, kiedy stwierdziłam, że nie ma już absolutnie żadnych wątpliwości i że to było naprawdę zrządzenie losu, że nawet w tym restrykcyjnym prawie trafiłam do dobrego szpitala pod opiekę dobrych lekarzy, którzy nie uniemożliwili mi podjęcia tej decyzji. I że... Ale, bo to nie lekarze na przykład aktualnie uniemożliwiają podjęcie tej decyzji. Ja będę dalej bronił i stał na stanowisku takim, że to prawo, to ja dyrekcje czasem szpitali, to pewien sposób myślenia, to powietrze ja takie polityczno-społeczne, którym oddychamy, to zmienia sposób myślenia. Tak, ale to jest dokładnie tak, bo ja śledziłam też tą dyskusję, która też się działa w naszym feministycznym środowisku, tak? Czy to lekarze, czy to prawo. No to się wszystko nakłada na siebie. I nawet jeżeli uznamy, że lekarze w dużej części, być może w większości, są koniunkturalistami. W sensie są to osoby, które po prostu nie chcą podejmować ryzykownych decyzji, chcą podejmować decyzje, które dadzą im tak zwany święty spokój. To wtedy, kiedy ta sytuacja miała miejsce w moim przypadku, to wtedy ten święty spokój gwarantowało im stanięcie po mojej stronie. Stanięcie po stronie mnie jako podmiotu prawa, który podejmuje decyzję. Dzisiaj prawo, ogólna atmosfera polityczna, nagonka na kobiety, na takich lekarzy jak pan doktor, który z nami tutaj dzisiaj siedzi, sprawia, że ci lekarze, których nazwalibyśmy koniunkturalistami, którzy chcą mieć spokój, oni nie staną po stronie pacjentki, po stronie osoby w ciąży. Staną tam, gdzie jest mniejsze ryzyko, że przyjdzie prokurator od Ziobry. Bo później wiedzą, że właśnie przyjdzie prokurator od Ziobry, albo pan minister zdrowia dostanie raport z kontroli na przykład NFZ-u albo jakiejś innej instytucji i usłyszą, że to był jestem ich błąd. Jestem święcie przekonana, że ta dzisiejsza opinia pana ministra, gdyby ta sprawa nie została nagłośniona przez media, gdyby rodzina się nie zdecydowała na to, tak, i pani mecenas, która opiekuje się tą rodziną, gdyby nie zostało to nagłośnione, to prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj takiego orzeczenia pana ministra, tak? To orzeczenie jest tylko i wyłącznie efektem tego, że prawica i rządzący próbują dzisiaj bronić tego wyroku, który zapadł rok temu. Ale bardzo możliwe, że byłaby podobna sytuacja, albo jeżeli w tej sytuacji lekarz by zakończył ciążę, to równie dobrze moglibyśmy dzisiaj dyskutować o tym, że minister sprawiedliwości na przykład oskarżył lekarza tak, o to, że jest, zamordował tak. dziecko. Prawdopodobnie by tak było. No więc nie możemy oczekiwać, że lekarze będą przeżyć. Dlatego tutaj ciężko w tej sytuacji obwiniać lekarza. No dzisiaj ten święty spokój lekarzom gwarantuje stanięcie po tej stronie, po której jest minister sprawiedliwości. Jakiej stronie jest Ziobro? Ale zgódźcie się panie ze mną, że to nawet nie jest czyjkolwiek święty spokój. My tak naprawdę znowu mówimy o wolnościach. Mi się właściwie też chciałbym panią uświadomić to, że jest gros przypadków, kiedy pacjentka trafia z przedwczesnym odpłynięciem płynowodniowego. I my tą pacjentkę tak naprawdę na początku obserwujemy. Patrzymy, bo być może dojdzie do zasklepienia błon płodowych i nagle zacznie narastać ilość płynowodniowego. Patrzymy dzień, dwa. Co się dzieje? Rozmawiamy z pacjentką. Te parametry infekcyjne, one oczywiście w większości przypadków zaczynają wzrastać. Tak. Ale włączamy antybiotyki. Od razu. Obserwujemy dalej, co się dzieje. I wreszcie przychodzi taki moment, kiedy mówimy pacjentce, proszę pani, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyka, a stawiając na drugiej szali szansę na to, że urodzi pani zdrowe dziecko, które przeżyje, mam wrażenie, że ta szala przechyla się w kierunku tego, że uznajmy, że rozpoczął się poród przedwczesny, tak jak w donoszonej ciąży, kiedy odpłynie płynowodniowy.
i spróbujmy pójść krok dalej. I to też jest takie godne załatwienie problemu. Z pacjentką rozmawiamy. Ale są pacjentki, które mówią, doktorze, ja po prostu chcę pójść do domu, poobserwować się, być pod opieką mojego lekarza. Ja mam ogromny szacunek do takich pacjentek i oczywiście, że te pacjentki wypisujemy. Nomen omen, taka trudna sytuacja, która mi się zdarzyła. Być może nas słucha koleżanka lekarka, która była u nas w szpitalu. Ja przeprowadziłem z nią tą rozmowę i mówiłem, proszę pani, wysoce prawdopodobne, że pani dziecko nie przeżyje, że za chwileczkę rozpocznie się poród przedwczesny, być może septyczny poród przedwczesny, że dojdzie w drugiej opcji do obumarcia wewnątrzmacicznego płodu i wtedy pani do nas przyjdzie. Jakiś czas temu uzyskałem informację, że ona chce się ze mną spotkać, żeby mi powiedzieć, że to nie do końca tak jest, bo urodziła, no, to jest informacja, zdrowe dziecko, czy zdrowe, czy nie, czy przedwcześnie, czy nie, to jest inna sprawa. Ale chodzi mi o to, że te sytuacje różnie medycznie się dzieją. I nie dajmy sobie wmówić, że to jest zero-jedynkowo. Ale to nasze życie składa się z takich często wyborów. Ale ja właśnie do tego zmierzam, to miało być to... To clue, które pani teraz wyciąga. Dzięki za to. To jest właśnie nie moja decyzja. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą. To jest kwestia wyboru, który powinna podjąć kobieta, powinna podjąć para, życząc sobie lub nie, mając taki, a nie inny apetyt na ryzyko. My to w zarządzaniu ryzykiem medycznym o tym mówimy, bo dla kogoś na przykład szansa 5% to jest za mało, ale dla kogoś, kto miał ją 0 i teraz słyszy 5%, mówi, doktorze, super, idziemy. Idźmy w to. Tak. Tak, ale uważacie, że jak to będzie teraz wyglądało, że będzie coraz gorzej? Tak. No, tak. Że faktycznie uda się partii rządzącej, rządzącym wprowadzić ten całkowity zakaz aborcji? Czy to jest jednak już taka skrajna partia decyzja, rządząca już że zrobi... de facto wprowadziła całkowity zakaz aborcji, który był prawie całkowity przez ostatnie 30 lat. Naprawdę, nie zapominajmy o tym. W Polsce nie mamy legalnej aborcji tak naprawdę od 93 roku. Ale chciałabym coś pozytywnego powiedzieć. Przecież można wyjechać, każdy średnio rozgarnięty może wyjechać za granicę. No to jest to sankcjonowanie właśnie tego podziemia, tak, o którym mówiłam. Że... Tak, tak. Moim zdaniem, bo tu chciałabym taki pozytywny akcent jeszcze podać, ponieważ moim zdaniem efektem długoterminowym tych wszystkich drakońskich ataków na nasze prawa będzie odwrócenie się tego wahadła, będzie liberalizacja prawa aborcyjnego, będziemy... Tak, to też tak poczuję. Tak, będziemy to mieć w ciągu kilku lat. Wiemy już, że młode pokolenie jest zupełnie inne niż starsze pokolenie. Jest całkowicie progresywne, jest antyklerykalne, jest za liberalizacją prawa aborcyjnego, jest za równością małżeńską dla osób LGBT. Tutaj a propos osób LGBT musimy też pamiętać, że należy szanować osoby w ciąży i mówić o nich jako o osobach w ciąży, bo to nie zawsze są kobiety. To są również osoby transpłciowe i nie możemy o tym zapominać. To jest problem, którego nie możemy pomijać. Tak? Nie możemy takich osób wymazywać. Więc tak naprawdę moim zdaniem to, do czego zmierzamy, to jest świetlana przyszłość. Tylko niestety pytanie, ile jeszcze kobiet i osób w ciąży będzie musiało stracić życie, zanim do tego dojdzie. Do tego, o czym mówi Bożena, mianowicie my zbieramy teraz podpisy pod tym obywatelskim projektem ustawy. No, jesteśmy przekonane, bo naprawdę ta zbiórka wygląda bardzo dobrze i coraz lepiej. I ta zbiórka to jest moim zdaniem bardzo zła wiadomość również dla rządzących, ponieważ my, to nie jest pierwszy raz, kiedy zbieramy podpisy pod projektem ustawy legalizującym aborcję. To jest już chyba trzecia zbiórka w ostatnich, czy na pewno albo druga w ostatnich, albo tak, w ostatnich kilku latach. I widzimy, jak zmienia się przekrój społeczny osób, które podpisują się pod tym projektem. I tak jak jeszcze, pamiętam, jak zbierałyśmy jeszcze pod projektem inicjatywy Ratujmy kobiety, to czasami wręcz bywały takie sytuacje, takie miejscowości na przykład bardziej konserwatywne, gdzie mówiło się o usuwaniu ciąży podczas zbiórek. Ekipy, które zbierały te podpisy, starały się unikać słowa aborcja i tak dalej. Trochę tak teraz my wychodzimy otwarcie i odważnie. Mówimy o aborcji, o legalnej aborcji bez kompromisów. I podpisują się masowo naprawdę ludzie. Pełen przekrój wiekowy. Z pełną świadomością w przeciwieństwie. I powiem więcej, nawet ostatnio jakieś takie grupy, byłam zdumiona gdzieś, byliśmy w Zagłębiu, kibicowskie, które też właśnie, no
pszczyna, tak? Jeszcze też po tej tragedii Izabeli z pszczyny, tam też to jeszcze jest żywe, więc tam to poparcie było absolutnie masowe dla tego naszego projektu, więc idzie ogromna zmiana społeczna dla postulatów aborcyjnych. Słuchajcie, legalna aborcja bez kompromisów. .pl. Oczywiście tak. Bez polskich znaków. Ale takie tematy muszą być żywe i o nich musimy mówić, tak jak właśnie w przypadku Izabeli, bo dzięki temu wszyscy się gdzieś tam mobilizujemy i działamy. Tak sobie znowu zamyśliłem się. Nie macie panie wrażenia, że to jest trochę tak, jak siedzimy na imieninach przy wódce i rozmawiamy z rodziną. I teraz niezależnie, jakby się ktoś denerwował, to ja mam znowu wrażenie, że jak ktoś się głęboko zastanowi, to my wszyscy podobnie chcielibyśmy, bo to jest dyskusja, być może za chwileczkę się przetoczy, dotycząca eutanazji. Czy ja jestem za eutanazją? Nie, chyba nie. Chociaż jak się zaczynam zastanawiać, to myślę sobie, no dobra, dlaczego ludzie chcą eutanazji? Bo na przykład czują się samotni albo czują ból. Cholera, no w dzisiejszym świecie nie powinien się nikt czuć samotny. Jeżeli mówimy o bólu, mamy postęp medycyny, więc to nie jest to. Ale z drugiej strony ja personalnie chciałbym mieć prawo do zdecydowania o sobie, kiedy kończy się moja godność i kiedy chciałbym zakończyć swoje życie. I to jest dyskusja o wszystkich innych też prawach i wolnościach. Ludzie tak naprawdę nikt nie chce, używając teraz czyjejś nomenklatury, zabijania kogokolwiek. Panie nie pozwoliły, panie redaktor, na pewne pytanie dotyczące tego, że to jest trudna decyzja. Moim zdaniem osobiście podjęcie decyzji o aborcji w większości przypadków jest dla kobiet trudną decyzją. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacjach, w których zaliczono na przykład tak zwaną wpadkę, gdzie broń Boże tego nie stygmatyzuje, bo po prostu ktoś może nie być na to gotowy i wtedy musi podjąć taką decyzję. Ale ja jako lekarz, jako perinatolog, kiedy widzę przed sobą pary, które właśnie w imię miłości, to o czym powiedziałem, takiego najwyższego dobra i miłości do drugiej osoby, chcą zdecydować o tym, żeby być właśnie rodzicem, takim prawdziwym rodzicem najwyższej próby i podjąć tą najtrudniejszą decyzję, oni często nie mają takiej możliwości. I dla mnie podźwignięcie się z takiej traumy, gdzie ja jako ojciec, ja jako matka nie miałbym szansy pomóc swojemu dziecku i się właśnie godnie zachować. Wiem, że teraz strywializuję, ale to jest trochę tak cholera jak na takim amerykańskim filmie, że wiecie, no po prostu trzeba podjąć tą najtrudniejszą, pieprzoną decyzję, która jest trudna. Tak, dlatego ja nie wierzę, że to się gdzieś tam na tym, co dzieje się w naszej głowie, nie odbija i nawet na relacjach z najbliższymi. Ja dalej powiem jeszcze jedną rzecz, bo to też może tak wyświechtane hasło brzmi, ale naprawdę, każda z kobiet, niezależnie od wykształcenia, od IQ, ma wystarczające kompetencje, ma to serce do tego, żeby podjąć decyzję i powinno się dać pewne wolności, prawa i możliwości do decydowania o swoim życiu. Ja będę broniła tego, że są sytuacje, w których wręcz przerwanie ciąży ma pozytywne oddziaływanie na zdrowie psychiczne kobiety, na relacje. Tak, ja myślę, że go chodzi podjęcie bardzo, to ten moment podjęcia decyzji. Tak, tak. Bardziej o to mi chodziło. To jeszcze na koniec, bo godzina nam zleciała. Tak. Chciałabym, żebyśmy, bo jutro Sejm, to od czego zaczęłam, to jedna rzecz, ale w związku z tym kobiety i przy wsparciu też mężczyzn się nie poddają absolutnie i wychodzą na ulicę. Co jutro będzie się działo? Zapraszamy pod Sejm 18. I to nie tylko Warszawa, żeby nie było wątpliwości. Tak, tylko Warszawa. W Warszawie zapraszamy pod Sejm. W całej Polsce szukajcie na stronie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet informacji, gdzie są konkretnie w waszych miejscowościach demonstracje i o której godzinie. A pod Sejmem oczywiście gromadzimy się w momencie czytania, które prawdopodobnie nastąpi już po 18. Tak, po 18 jest zaplanowane. Ja powiem szczerze, że jak przypomnę sobie czarny poniedziałek 2016 roku, to byłam pewna wtedy, że no, nic się nie wydarzy dalej, nie będzie ograniczone nasze prawo do aborcji jeszcze bardziej drastycznie, bo po co im to? Takie miałam przekonanie. I rzeczywiście wtedy był początek pierwszej kadencji, po co im to, po co sobie to robić. Natomiast teraz powiem szczerze, że jestem zaniepokojona, ponieważ PiS doskonale wie, że nie wygra kolejnych wyborów. I trochę mam taką obawę, że chcą po sobie zostawić bardzo drastyczną, bardzo dehumanizującą kobiety pamiątkę, którą będzie kolejny rząd musiał odkręcać. Ja mam wrażenie, że są po prostu złymi ludźmi. Są po prostu złymi ludźmi. To jest tak, jak my na przykład rozmawiamy i wyobrażam sobie, żeby tutaj siedziała pani Kaja Godek, której jestem fanem. Wszyscy słyszeli to chrząknięcie, mam nadzieję.
to ona by pewnie powiedziała, no ale pan chce usankcjonować morderstwo i pewnie po prostu cisnęła. I tak naprawdę ja po prostu wiem, co czuję. Czuję, co panie mówicie. My mówimy tak naprawdę głosem miłości i wolności. Pani Godek czy politycy, którzy chcą sankcjonować takie prawo, pomijając, że pewnie są odklejeni od rzeczywistości w jakiś sposób, to oni dla mnie są po prostu złymi ludźmi. To najgorsze jest to, że właśnie tak te osoby, czuję, które, tak jak pan mówi, są odklejeni od rzeczywistości, decydują o tym, jak nasze życie wygląda i zanim nawet to prawo zostanie odkręcone, tak jak pani mówi, to ile jeszcze dużo potencjalnych ofiar i dużo złego się wydarzy, to dlatego tym bardziej jutro wychodzimy na ulicę i nie poddajemy się i walczymy o siebie, po prostu. Drodzy państwo, dzięki serdeczne za to spotkanie. To była olbrzymia przyjemność państwa wysłuchać. Anna Górska, Bożena Przyłuska i doktor Maciej Socha razem z nami. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Polecamy się. Pewnie jeszcze nie raz z tematem wrócimy.